Z grubej rury. Jacek pisze. Moim zdaniem episkopat będzie miał krew na rękach po wczorajszych rewelacjach. Proszę o twój komentarz. Krew na rękach to jest jedno, ale oni wprowadzają już tak jakby w duchowej materii, jak to się mówi, ogromny zamęt. Dlaczego? Dlatego, że wypowiedział się wyraźnie Watykan na temat szczepionek, że szczepionki są ok, bo w ogóle może ktoś nie wie, o co chodzi, nie? Polski episkopat wypowiedział się w temacie szczepionek. Powiedzieli, że jak już ktoś nie ma wyboru, się zaszczepi AstraZeneca i Moderno, i Johnson & Johnson, to choć są one moralnie, ich produkcja budzi moralny sprzeciw, to jednak nie będzie to grzech. Ale jeżeli można wybrać, to... No i jest to, znaczy... Dlaczego mówię, że to jest ze względów duchowych straszne? Bo to rodzi w ludziach starszych, wierzących. No bo tam jak ktoś jest niewierzący, to ja mu tam episkopa, coś tam leśne dziadki, coś sobie powiedziały, to olał to, nie? Ale jeżeli ktoś jest naprawdę wierzący, chodzi do kościoła, to on się tym przejmie, że on ma grzech, bo on przyłożył ręce do aborcji. I teraz... Ja jestem w stanie uwierzyć, że bardzo wielu ludzi po usłyszeniu tego pomyśli sobie, kurwa, to oni normalnie z aborcji biorą te i z tego robią te szczepionki. Ja pierdzielę. No to nieźle, nie? Kurwa, to ja taką szczepionką byłem szczepiony. Nie. No to może w ludziach wzbudzić straszne wątpliwości moralne. Tymczasem cała historia polega na tym, że rzeczywiście w 57 roku z płodu, wskutek aborcji nie wiem, został przekazany do badań, czy nie wiem, w jakim trybie to było, no bo normalnie to się po prostu utylizuje te tkanki, czy tam te części płodu. Natomiast tam pobrano komórki płuca, czy rozwijające się komórki macierzyste, które miały stworzyć płuco i one charakteryzowały się taką... niesamowitą cechą, która nie jest, nie zawsze się to uda uchwycić, która sprawia, że się namnażają identyczne. I można je namnażać w nieskończoność. Niemalże. Więc od 50 czy 63, od 63 lat, tak, do 57, od 63 lat namnaża się te komórki i wykorzystuje się tę linię komórkową, która już dawno, dawno, tam 63 lata, wykorzystuje się ją do testowania leków, do robienia leków na bazie tych komórek i tak dalej, i tak dalej. Czyli jeśli nawet byśmy przyjęli, że ta aborcja była morderstwem, była czymś złym, to jest mniej więcej tak, jakby oddać narządy zamordowanego człowieka, żeby żył inny człowiek. No to jakie tu jest zło? Nikt nie dokonał tej aborcji po to, żeby pozyskać te komórki. To jest przy okazji. No i teraz tak. Najlepsze jest to, że oni mówią tak. AstraZeneca i Johnson są moralny sprzeciw budzą, ale nie wiedzą o tym, albo nie chcą wiedzieć, albo znaczy ja myślę, że oni w ogóle nie kumają, o czym oni się wypowiadają, że tylko czytałem, że i Pfizer, i Moderna, czyli te szczepionki, które rzekomo nie wykorzystują tej linii, wykorzystują tę linię nie do produkcji szczepionki, ale do jej testowania. Więc poza tym, jak czytałem, jeden z ekspertów się wypowiadał, że no, bardzo mi przykro, ale jestem prawie pewien, że biskupi używali jakichś kosmetyków, które były testowane na tych komórkach, na tej linii komórkowej. Prawdopodobnie może jakichś leków. Zresztą o tym, to jest typowy element szukania, prawda, diabła i zła nie wiadomo gdzie.
Więc już nie od dziś biskupi sieją zamęt odnośnie tego, że szczepionka na różyczkę też jest właśnie ta sama historia. Oj nie, nie wolno jej używać. Nie? Ale najgorsze jest to, że oni sami nawet nie wyjdą i nie powiedzą, o co chodzi. Tylko wrzucają wrzutkę i ty sobie myślisz, o kurwa, to ja się zaszczepiłem kosztem tego, że jakieś dziecko musiała być aborcja na nim dokonana. To przecież ludzie mogą dostać... Nie, no to jest kompletnie nieodpowiedzialne, to jest kompletnie ten... No, no i oczywiście masz rację w tym sensie, że to może sprawić, że ktoś powie, nie, ja się nie zaszczepię, bo ja do aborcji ręki nie przyłożę. No, powiem wam, no jest to ten. Co prawda na usprawiedliwienie biskupów polskich trzeba powiedzieć, że kilka miesięcy temu to samo powiedzieli biskupi amerykańscy. Na nieusprawiedliwienie, czy na niekorzyść naszych biskupów przemawia to, że tym biskupom to amerykańskim wyjaśniono i wyjaśnili to między innymi katoliccy naukowcy, powiedzieli, no słuchajcie, panowie, nie wygłupiajcie się, bo to jest bzdura, co wy opowiadacie, nie? Więc skoro tamtym już wyjaśniono, to ci nasi już powinni być o tyle mądrzejsi. Oni nie, wychodzą i... To jest takie niegodziwe, że używa się komórek namnożonych z komórek. Czyli z czegoś złego robi się coś dobrego, ale nie, nie, nie. To, o nie, o nie, o! Szkoda, że nie tacy są, prawda, pryncypialnie, jeżeli chodzi o na przykład kwestie pedofilii wśród, prawda, ten, gdzie mówią, no człowiek niestety, no jest słaby, no jest grzeszny, no a już pamiętacie, jak Michalik powiedział, że tam, no, takie dziecko lgnie, no i samo krzywdę zrobi, jeszcze drugiego na złą drogę sprowadzi. No nie, no jest to po prostu faryzeizm do kwadratu. Albo i do sześcianu.